Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Osoba Ducha Świętego w ewangelicznych symbolach namaszczenia i wody. Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 24 października 1990 roku. Przemawiając w synagodze nazaretańskiej na początku swojej działalności publicznej, Jezus mówi o sobie słowami Izajasza: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Jest to kolejny symbol, który podobnie jak symbole wiatru, gołębicy i ognia, o których mówiliśmy w ubiegłych katechezach na temat działania i osoby Ducha Świętego, został przeniesiony ze Starego do Nowego Testamentu, zyskując nowe, ściślejsze znaczenie. Także namaszczenie olejem należy do tradycji Starego Testamentu. Otrzymywali je przede wszystkim królowie, ale także kapłani, a czasem prorocy. Namaszczenie olejkiem oliwnym było symbolem siły potrzebnej do sprawowania władzy. Namaszczenie, o którym mówi przytoczony tekst Izajasza, wyraża siłę duchową, potrzebną do spełnienia misji, którą Bóg powierza wybranej i posłanej przez siebie osobie. Jezus mówi nam, że to On, Mesjasz jest osobą wybraną przez Boga, a Jego cechą, jako Mesjasza, jest pełnia łaski, pełnia Ducha Świętego. W dziejach apostolskich Piotr wspomina o namaszczeniu otrzymanym przez Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Jak olej wsiąka w drewno i inne materie, tak samo Duch Święty przenika całą istotę Jezusa Mesjasza, udzielając mu zbawczej mocy uzdrawiania ciał i dusz. Przez namaszczenie Duchem Świętym Ojciec dokonał mesjańskiej konsekracji syna. Udział w namaszczeniu człowieka Chrystusa Duchem Świętym otrzymują ci wszyscy, którzy Go przyjmują z wiarą i miłością. Odbywa się to na sposób sakramentalny wrycie namaszczenia olejem. Należącym do liturgii Kościoła, zwłaszcza podczas chrztu i bierzmowania. Jak pisze święty Jan w swoim pierwszym liście mają oni namaszczenie od świętego które w nich trwa. Jest ono źródłem poznania. Macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą, także nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza Was o wszystkim. W ten sposób spełnia się obietnica Jezusa dana apostołom. Gdy Duch Święty stąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami. W duchu jest więc źródło poznania i wiedzy. Od niego pochodzi siła potrzebna do dawania świadectwa o prawdzie Bożej. Duch daje także ów nadprzyrodzony zmysł wiary, który, jak mówi Sobór Watykański II, jest dziedzictwem ludu Bożego zgodnie ze słowami Świętego Jana: Wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Także symbol wody występuje często w Starym Testamencie. Ogólnie woda symbolizuje życie, którym Bóg hojnie obdarza przyrodę i ludzi. U Izajasza czytamy: Każe wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin, zamienie pustynię na pojezierze, a wyschniętą ziemię na wodotryski. Jest to aluzja do ożywiającej mocy wody. Z kolei prorok odnosi ten symbol do ducha, przeprowadzając w swojej przepowiedni paralele między wodą i duchem bożym. Rozleje wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleje ducha mego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na Twych potomków. Wyrastać będą jak trawa wśród wody. Ożywiająca moc wody staje się tu symbolem ożywiającej mocy ducha. Ponadto woda ratuje Ziemię od suszy. Gasi pragnienie człowieka i zwierząt. Pragnienie wody jest porównywane do pragnienia Boga. Jak czytamy w Księdze Psalmów: Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Psalm 42. Niemniej wymowny jest tekst z Psalmu 63. Woda jest wreszcie symbolem oczyszczenia. Czytamy o tym u Ezechiela pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. Ten sam prorok ukazuje ożywiającą moc wody w sugestywnej przepowiedni. Zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim. On rzekł do mnie, woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody Jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. W Nowym Testamencie oczyszczająca i ożywiająca moc wody wykorzystana zostaje w rycie chrztu już przez Jana, który nad Jordanem udziela chrztu pokuty. Ale dopiero Jezus, przemawiając pewnego świątecznego dnia do tłumu, przedstawi wodę jako symbol Ducha Świętego. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, dodaje ewangelista, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. W świetle tych słów staje się jasne również to wszystko, co Jezus mówi do Samarytanki o wodzie żywej którą On sam daje. W człowieku staje się ona źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. We wszystkich tych wypowiedziach Jezus objawia prawdę o Duchu Świętym za pomocą symbolu wody żywej. Prawdę, która w sakramencie chrztu stanie się rzeczywistością narodzin z Ducha Świętego. Przychodzi tu na myśl wiele innych tekstów ze Starego Testamentu, na przykład ten o wodzie wypływającej ze skały Którą Mojżesz z rozkazu Boga uderza laską, albo o źródle dostępnym dla domu Dawida na obmycie grzechu i zmazy. Jednak ukoronowaniem wszystkich tych tekstów są słowa Apokalipsy o rzece wody życia, lśniące jak kryształ, wypływającej z Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Według egzegetów, żywa i ożywiająca woda symbolizuje Ducha, co zresztą Jan wielokrotnie stwierdza w swojej Ewangelii. W wizji z Apokalipsy dostrzec można obraz samej Trójcy. Znamienne są również słowa o leczeniu narodów, za pomocą liści z drzewa, czerpiącego żywą i uzdrawiającą wodę Ducha. Lud Boży, pijący ten sam duchowy napój, jest, wedle słów świętego Pawła, jak lud Izraela na pustyni. Który pił z duchowej skały, a ta skała to był Chrystus. Na krzyżu z przebitego boku Jezusa wypłynęła krew i woda, na znak odkupieńczej mocy śmierci, którą poniósł dla zbawienia świata. Owocem tej odkupieńczej śmierci jest dar Ducha Świętego, którego udzielił On obficie Kościołowi. Zaprawdę, źródła wody żywej wypłynęły z wnętrza tajemnicy paschalnej Chrystusa, stając się w duszach ludzi jako dar Ducha Świętego, źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ten dar pochodzi od Dawcy, którego obraz wyłania się wyraźnie ze słów Chrystusa i Jego apostołów, od trzeciej osoby Trójcy.